Witam. Chciałbym pokazać dzisiaj srokacza. To jest srokacz Havana konkretnie. Nie jest ona okazała, nie jest ładna. Tak szczerze powiem, nie ma żadnych cech wręcz srokaczy. Tak jak widzicie, nie ma żadnych kropeczek. Ta pręga jest też taka, powiedziałbym, wręcz przerwana w jednym miejscu. Nie ma na ryjku motylka, nie ma tej plamki. Po prostu jest to typowy młynarz. Ale to chciałbym pokazać. Dopuszczam jeszcze ją, jeszcze żeby było ciekawiej, do samca pełnobarwnego. Też Havana oczywiście, ale pełnobarwny. Czyli też w zasadzie taki, można powiedzieć, jak gdyby odrzut albo któryś tam gatunek wręcz. Ale co chcę wam pokazać. Oj. Oj, ciemniutko, nie będzie nic widać. Może wezmę, trochę się uchylę i zoomem ściągnę. Spójrzcie, są maluszki. Te maluszki mają, no zaczęły już wyłazić. Wczoraj już widziałem pierwszy raz i wyszły, tak dlatego pomyślałem, żeby je pokazać, nagrać jakiś filmik króciutki o nich. Jest ich kilka sztuk, wiem, że jeden mi jeszcze na początku zmarzł. Znaczy, najprawdopodobniej wyszedł z gniazda i taki jeszcze był golasek całkowity, bez sierści. I tak już został, więc jeden jakby odpadł. Ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy. 5 sztuk. Jest 5 sztuk. Tu wyciągnę jednego maluszka, żeby go sobie obejrzeć. Oj, mama jest agresywna, zresztą ona była zawsze agresywna. Taka dosyć skakała do ręki. No już nie będę tam walczył z nią i z maluszkami, ale tak jak widzicie, powiem szczerze, że jestem naprawdę zadowolony. Wszystkie są ładne, wszystkie są, nie są pełnobarwne, są w kropeczki. Kropeczki, tak jak widzę, pooddzielane, nie są połączone. Mają motylki, naprawdę jestem zachwycony. Nie wiem, no podejrzewam, tak myślę, że z nich pokolenie i z nich, jak będą one dorosły, ich jako rodzice, podejrzewam, że będą się pokazywały cechy właśnie tutaj matki, że nie będzie miała motylka, będzie taki młynarz, będą pełnobarwne, natomiast one wyjątkowo ładne. Zresztą mi się kiedyś też tak trafiło, że miałem pełnobarwną samiczkę, obawiałem się, że będzie dużo właśnie pełnobarwnych, a jednak nie, ani jednego nie było pełnobarwnego, także no geny rodziców, dziadków są przenoszone, także jak ktoś ma ładne rodzice, są dziadki, no i ładne te dzieci później będą, to jednak jest prawda. No tu kicają już sobie te maluszki, jeszcze do miseczki nie podchodzą. Podejrzewam, że nie mają jeszcze 3 tygodni, znaczy się nie bardzo pamiętam. 24 marzec urodzone, tak jak mam zapisane. Czyli 6, no dzisiaj jest 11, 17 dni. No tak może być. Tak może być. 17, 18 dni. Bardzo ładne są. Przyniosłem samiczkę, żeby można było te maluszki pokazać. Proszę bardzo, jakie pokaraczne, jakie śmieszne. Ale tak jak mówiłem, ładne pręgi, ładne kropki porozdzielane, motylki, no cudowne. Wszystkie, pierwszy raz mam Havanę, srokacze, bo nie miałem Havan. Niebieski się już doczekałem w tym roku, natomiast Havany jeszcze nie miałem. Bombowe są, naprawdę bombowe maluszki.